szukać. Szukania i poszukiwań nam trzeba. Witajcie. Dzisiaj sprawdzimy, co kryje koryto Starej Rzeki. Miejsce trafiłem zupełnie przypadkowo, bo jechałem na swoją miejscówkę na pole. Natomiast przejeżdżając na skróty zobaczyłem, że koryto rzeki jest wyschnięte. Dotychczas było napełnione wodą, a teraz praktycznie można po całości chodzić. No i jak tu nie sprawdzić, tym bardziej, że za plecami mamy stare przejście, stary pomost i widać tutaj też fragmenty starego pomostu drewnianego, czyli miejsce te było użytkowane przez ludzi od wielu, wielu, wielu lat. Jest pierwszy sygnał, ale dosyć głęboko coś i coś bardzo dużego. Zobaczymy, co to. Jakiś duży stalowy przedmiot. Już się pokazał jakiś cołownik, ale kopniemy to do końca. Do dzisiejszych poszukiwań będę używał wykrywacza firmy Nocta Macro, najnowszy model Gold Finder 2000. Detektor ten używałem na plażach nadmorskich. Robiłem testy w powietrzu, w warunkach takich domowych, natomiast nie miałem go w takich trudniejszych warunkach, na polu czy też w starych korytach rzek. Pewny sygnał do kopania. Skala w prawo się wychyla. Zobaczymy, co to będzie. Coś tutaj jest. O, jest tutaj. Na skraju. 50 groszy. Ciemne. I to znalezione zaraz nad pomostem. Zobaczcie, gdzie to jest. Tuż za mną jest pomost. A to zostało znalezione tutaj. Czyli komuś posypało się ze spodni albo świadomie wrzucił do koryta rzeki. Przede mną ukazał się worek. Worek widać jest zleżały, stary i zawiązany. I wypchany czymś. I teraz zagwozdka. Otworzyć to czy nie? Nie czuję jakoś specjalnie powonienia, natomiast wyobraźnia podpowiada wiele. Ciekawe, co tam się w nim znajduje. Wspomogę się łopatą. No coś tutaj jest miękkiego i twardego. Cholera wie. Aż mi dreszcze przechodzą na samą myśl, bo jakby tu był do środka włożony kamień, ale po co? Jako obciążenie, a co w środku? Otwierać czy nie? Zostawiłem ten worek, jak go poruszyłem łopatą, strasznie zaczęło śmierdzieć takim zgniłym mięsem, stęchlizną, cholera wie czym, dlatego nie ruszam tego, idę dalej. Tu widać stare belki, pozostałości po poprzednim drewnianym pomoście i takie wylewki, wyrzutki kamieni, które się ładnie, naturalnie ułożyły. Detektor firmy Nocta Macro
Gold Finder 2000 działa na bardzo wysokiej częstotliwości 61 kHz. Został zaprojektowany w taki sposób, że jest w pełni zautomatyzowany. Wybiera się u niego czułość, tryb dyskryminacji i głośność i wykrywacz jest już gotowy do pracy. W detektorze tym wszystkie ustawienia są automatyczne. Wykrywacz bardzo dobrze radzi sobie w trudnych terenach, wyłuskuje najdrobniejsze rzeczy. Mamy sygnał, zobaczymy co to jest, coś małego. Co to będzie? Gdzieś tu jest, ale jeszcze nie wiemy co. Szukam, nie widzę. Jakiś malutki pierdół. Jeszcze tego nie widzę. Jest tutaj. Zobaczcie, taki kawałek jakiejś kuleczki, jeszcze też nie widzę z czego, ale ten wykrywacz to zauważył. Ale jak mówiłem, on pracuje na 61, detektor pracuje na 61 kHz, jest bardzo wrażliwy na każdą pierdołkę, którą się znajdzie. Ogólnie trudno tu się szuka, bo pod pomostem jest wiele rzeczy napływowych, sygnały się nakładają, do tego jest dużo kamieni, natomiast takie drobiazgi znajduję. O. Kawałek podkowy, czyli pół szczęścia. Mam nadzieję, że znajdę drugą część, czyli będę dzisiaj miał całe szczęście. Stare koryto rzeki też zbiera różnego rodzaju rzeczy. Pokazuje nam ta butelka, która była fajnie wciśnięta, stłuczona oczywiście, natomiast no, rzeki są takimi zbiornikami wody, gdzie no, wyrzuca się wiele rzeczy, no i w tym też między innymi butelki. I pod pomostem łyżeczka z ładnym zdobieniem, natomiast to jest współczesny wyrób, nie jest srebrzona. Myślałem, że to srebrna łyżeczka, natomiast to zwykła, nasza stalowa. A tutaj na oko wypatrzyłem śrubę od podkładu kolejowego. Ciężka, duża i bez wykrywacza. Pewnie służyła do mocowania belek na tym drewnianym pomoście, ewentualnie coś związane z kolejnictwem. Tutaj niedaleko przebiega linia kolejowa, być może ktoś korzystał z wody, czy też nie wiem, w jakiś dziwny sposób ją tutaj wrzucił. Trudno, teraz się nie dowiemy, ale zagadka jest. Ciężko kopię, ale może. Co to jest? Nakopałem się, żeby wyciągnąć to, co zaraz wam pokażę. Musiałem wykopać spory dół w tej wodzie, w tym nurcie. Myślałem, że znajdę to w tym urobku, ale ostatnim rzutem z łopaty spadła mi oto właśnie tutaj ta monetka i to jest 20 groszy. I na sam koniec trafiło się 20 groszy. Jest to druga moneta z tego miejsca. No cóż, trzeba się cieszyć z 20 groszy. Zapraszam was do subskrybowania kanału.
i oglądania moich filmów na bieżąco. W następnym filmiku będę ogłaszał konkurs. Już dzisiaj Was zapraszam. Zajrzyjcie i weźcie udział w nim. Tak jak na początku odcinka powiedziałem, szukać poszukiwań nam trzeba. Ja na te poszukiwania udałem się. Poczułem tą adrenalinę, tą przygodę, ten dreszczyk emocji. Zachęcam Was również do aktywności i spędzania w podobny sposób czasu.